Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w redakcji witamy obecnego wójta gminy Bolesławiec i również kandydata na wójta gminy Bolesławiec, pana Andrzeja Dudkowskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie wójcie, dlaczego w gminie nie ma komunikacji za darmo? Ponieważ jest to projekt trochę utopijny. Te propozycje, które się pokazały odnośnie bezpłatnej komunikacji, które głosi mój kontrkandydat, one są dzisiaj z pobieżnego oglądu sytuacji nierealne do realizacji, jeżeli chcemy mówić o dalszym rozwoju gminy. No dobrze. Jaki jest koszt na przykład takiej bezpłatnej komunikacji, jakby pan ja to powiem określił? Tak, 1,5 miliona kilometrów w skali roku dzisiaj wykonują wszyscy przewoźnicy, czyli przewoźnicy prywatni i PKS. Mówimy, że... Półtora miliona kilometrów, to ile za kilometr trzeba zapłacić? Nie. I teraz 1,5 miliona kilometrów rocznie mieszkańcy uważają, że to jest ilość niewystarczająca. I ja się z tym zgadzam. Ale zgadzam się z tym, że za mało jest kursów do miejscowości położonych dalej, do tych mniejszych. I jest generalnie problem, i to nie jest problem gminy Bolesławiec, to nie jest problem powiatu bolesławieckiego, to jest problem całego kraju. Komunikacja w soboty, w niedzielę i dni świąteczne. Czyli gdyby z grubsza oceniać, że należałoby przynajmniej o 20% zwiększyć ilość wozokilometrów realizowanych w ramach przewozów pasażerskich na terenie gminy, to wychodzi nam 1 800 000 kilometrów łącznie. I teraz z informacji, które pozyskałem, komunikacja niebezpłatna biletowana w gminie Kobierzyce, gdzie jest wykonywanych rocznie 1 100 000 kilometrów, to jest 4 miliony złotych rocznie. Komunikacja, którą ostatnio nam doradca, którego chcemy wynająć, ażeby nam spróbował opracować plan transportowy, z którego będzie wynikał cały obraz, jak ta komunikacja ma. No dobrze, to proszę powiedzieć konkretnie, ile by to kosztowało? Ja szacuję, że niżej 6 zł nie osiągniemy za kilometr? Ceny za kilometr. I teraz czyli jeżeli milion ileś, no to 6 milionów, no, tak? Czy 7 milionów, czy 8? 1 800 000 kilometrów razy 6 zł, to jest 10 800 000 złotych rocznie. No dobra, no to ja rozumiem ten układ, że... Wyodrębnienie takiej kwoty w budżecie gminy jest możliwe, ale ono oznaczałoby, że inwestycje będą śladowe albo i w ogóle nie. No dobrze, panie wójcie, rozumiem, że cała komunikacja nie jest bezpłatna, ale tylko komunikacja do Bolesławca. To ile to by kosztowało? Ja nie bardzo rozumiem. No, co że, to znaczy, że komunikacja do Bolesławca? No z miejscowości, jeżeli ktoś jedzie do Bolesławca, to ma za darmo. Jeżeli między gminą, no to musi płacić. No to nie wiem, no tak mi się skojarzyło. Ja w ogóle nie rozumiem nie ma, tego nie ma pomysłu. Coś takiego, tak? Podobnie jak nie przyjmuję takiego pomysłu, żeby zafundować bezpłatną komunikację. A czy są w Polsce gminy, które mają bezpłatną komunikację? Rozeznawałem temat, czy są takie gminy. No i szukałem najbliżej, na Dolnym Śląsku. Tak. I do głowy mi wpadła gmina Kobierzyce, która jest gminą bogatą, bo ona ma prawie 5-krotny budżet. Rozumiem, że tam są strefy ekonomiczne, są zakłady pracy i większe... Tak, ale oprócz tego gmina również uruchomiła tak zwaną komunikację gminną. Funkcjonuje 8 linii autobusowych dowożących mieszkańców gminy Kobierzyce, głównie do Wrocławia. No, panie wójcie, i to jest mi... 4 miliony kosztuje gminę Kobierzyce 1 100 000 kilometrów. Rozumiem. Czyli nas oczywiście, ponieważ więcej kilometrów, większa tak, gmina, to by kosztowało więcej. Gmina Kobierzyce jest powierzchniowo, to może nie przekłada się wprost, ale powierzchniowo jest 2 razy mniejsza od gminy Bolesławiec. No tak, no czyli podwójnie jak gdyby zapłacić. Mówiąc o tym, czy komunikacja płatna, czy bezpłatna, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba wyszacować,
a później uprawdopodobnić koszty, ile by to kosztowało. Ja jestem zwolennikiem niefundowania darmowej komunikacji, bo takie głosy również pokazywały się na zebraniach w miejscowościach podmiejskich, a komunikacji, która by przynajmniej te podstawowe potrzeby przewozowe mieszkańców rozwiązywała. Jasne. Jeszcze wracając do komunikacji, to już ostatnie pytanie jest takie. Mianowicie w momencie, kiedy Bolesławiec wprowadził bezpłatną komunikację, poruszanie się z obrzeżnych miejscowości do Bolesławca zdecydowanie się utrudniło, no bo ci ludzie po prostu nie mają jak dojechać, tak przynajmniej twierdzą. Nie, dlatego chciałem spytać, na jakiej podstawie pan redaktor takie wnioski Na podstawie dyskusji, które na forum się przejawiają, że jednak na przykład mieszkańcy Dobrej, mieszkańcy Kruszyna, Łazisk mają jakieś problemy, bo nie wystarczająca ilość autobusów jeździ. Ale ja byłem w Łaziskach, byłem w Kruszynie, byłem w Bolesławicach, byłem w Dobrej na spotkaniach z mieszkańcami. Powiem tak, że z wyjątkiem Dobrej, wszystkie zebrania były dobre, bo sobie porozmawialiśmy o problemach. Panie Wójcie, w Dobrej zawsze są dobre zebrania, to zrozumiała sprawa. Tak? A tym razem było niedobre, ponieważ ludzie nie chcieli słuchać tego, co do nich mówimy, bo mnie się wyłonił po tych spotkaniach obraz taki, że nie ma bałaganu komunikacyjnego w gminie, że nie ma niewystarczającej liczby kursów przewożących pasażerów z gminy do miasta i z powrotem, tylko jest problem jakości środków transportowych, bo nie są autobusy niskopodwoziowe, do których się mieszkańcy tych miejscowości przyzwyczaili, bo są to środki transportu stare, bo są to siedzenia poobdzierane i tak dalej. I kolejny problem, który wyłonił się w trakcie tych spotkań, to jest punktualność kursowania. I ta punktualność, szczególnie jeżeli chodzi o kierunek Panie Wójcie, zamkniemy ten temat. To szwankuje z wiadomych przyczyn, mamy przebudowę układu. Zamkniemy ten temat, ale jeszcze muszę jedno pytanie zadać. W momencie, kiedy miasto wprowadzało bezpłatną komunikację, wiadomo było, że mogą być jakieś problemy. Czy gmina wtedy reagowała na to? No, nie można powiedzieć, że nie reagowała, bo już w ubiegłym roku zaczęliśmy spotykać się z wszystkimi przewoźnikami prywatnymi i PKS-em i rozmawialiśmy, w jakim zakresie możemy wypełnić tą lukę komunikacyjną, która powstanie w wyniku wprowadzenia bezpłatnej komunikacji. Dobrze, panie wójcie, jaki jest budżet gminy? Budżet gminy to jest w granicach 50 milionów. Czyli 20% nie ma szans, żeby przeznaczyć na tego typu działania? Nie, bo na inwestycje przeznaczamy w granicach 12 milionów złotych rocznie. Czy pan jest zadowolony z przeprowadzonych inwestycji? Ja jeżdżąc po gminie widzę piękne te domy ludowe, nazwijmy je, no ale one ciągle jakby mi się wydaje, że są puste. Czy to prawda? Nie, to szkoda, że nie wziąłem, bo taką rozpiskę kazałem sobie przygotować przez ośrodek kultury. Jakie rodzaje zajęć w domach ludowych odbywają się? To są zajęcia, które organizuje gmina. Nikt nie broni mieszkańcom, organizacjom, które funkcjonują w miejscowościach, do wykorzystywania tych domów ludowych w szerszym zakresie. No tak, ale... I to nie jest, to chciałbym podkreślić, bo tak, też spotykam się z takimi zarzutami, że wójt sobie wymyślił budowę domów ludowych. To nie jest wymysł wójta. To jest potrzeba ludzi. Każdy, kto będzie wójtem gminy, musi tych ludzi słuchać. Ja teraz jeszcze... Panie wójcie, niektórzy mają takie przekonanie, że te domy ludowe to przede wszystkim są między innymi po to, żeby wesela robić, a tych wesel ostatnio jest mniej. Różnie to bywa. Ja natomiast jak jadę i przekazuję mieszkańcom po zakończeniu inwestycji domy ludowe, to mówię, że rola wójta w tym momencie się skończyła. My Państwu zaproponujemy określoną ilość zajęć, które Państwo
takie potrzeby będą państwa, natomiast wy jesteście gospodarzami, wy organizujecie życie domu ludowego tak, żeby ono tym życiem tętniło. I mam również nowy pomysł na kolejną kadencję, jeżeli będzie mi dane zarządzać gminą Bolesławiec, chcę spróbować zaktywizować ludzi starszych, żeby oni wyszli z domu, żeby ich życiem nie było wyprawa do sąsiadki na pogaduchy i kawę. I plotki, tak? Tak, coś podobnego na wzór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli zajęcia edukacyjne. Czyli rozumiem, jakbym tak w skrócie powiedział, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku w gminie Bolesławiec. Tak. No tak, no ten elektorat starszych ludzi jednak ciągle rośnie, więc to jest też... czy to nie jest takie hasło wyborcze? Czy to nie, to nie jest hasło wyborcze, bo to, co mieliśmy zrobić dla młodych ludzi, to w większości już zrobiliśmy. To są boiska, to są place zabaw, to są placówki oświatowe. Notabene to też widzę, te boiska nie są specjalnie takie aktywne, bym powiedział. Bardzo aktywne są, jak odda się je do użytku. Jest to nowość i jak każda nowość przyciąga klientów. Natomiast ja powiem tak, jeżdżę po gminie i przejeżdżałem w poprzednią niedzielę przez Małą Wieś Trzebień Mały. I było trochę młodzieży, ale tam bardzo chętnie korzystają z tego obiektu żołnierze amerykańscy, którzy na pobliskim obozowisku są. Temat żołnierzy amerykańskich to jest inny temat, którego nie będziemy dzisiaj poruszać. Panie wójcie, pan uprawia jakiś sport? Już nie. Już nie, a czego? Spacery. Spacery, czyli kijki? Nie kijki, spacery normalnie bez kijków. Z psem czy bez psa? Nie, bez psa. Bez psa. Wójt sam się prowadzi. Sam się prowadzi. Ma własne ścieżki. Dobrze. Panie wójcie, minęło już, to tak szybko leci czas, że minęło już ponad 12 minut, więc rozmowa nasza się kończy. Ma pan teraz półtorej minuty na to, żeby zachęcić swoich wyborców, żeby dla pana głosowali. Żałuję, że nie mogliśmy porozmawiać o tym, co przez te ostatnie 4 lata zmieniło się i... Panie wójcie, ja też żałuję, ale czas... Co nowego powstało czas nam minie, ale to mieszkańcy nie będą tej informacji pozbawieni, ponieważ jak co 4 lata podsumowanie kadencji w formie książkowej wydaliśmy i to razem z najnowszym proszę skorzystać wydaniem z tego psej wieści zostanie dostarczone. Natomiast no 2 minuty pan daje, proszę bardzo. Co mogę powiedzieć? Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Bolesławiec, znacie mnie. Od 8 lat zarządzam wspólnie z Wami gminą Bolesławiec. Jeżeli uważacie, że robię to dobrze, to chciałbym dalej zarządzać gminą Bolesławiec i rozwiązywać kolejne problemy systemowo, które się przed nami pojawiają, w tym problem komunikacji publicznej. Jeżeli uważacie, że to, co robiłem w zakresie kierowania gminą, starałem się Was, drodzy Państwo, włączać w ten proces zarządzania, że robiłem to dobrze, to bardzo proszę, ażebyście w zbliżających się wyborach oddali głos na mnie, na moich kandydatów na radnych do Rady Gminy, na moją listę do Rady Powiatu, bo chcemy zająć się między innymi jako samorządowcy Powiatu Bolesławieckiego rozwiązaniem systemowym i kompleksowym komunikacji publicznej we wszystkich gminach naszego powiatu. Dziękuję panie wójcie, dziękuję państwu. Naszym gościem był dzisiaj obecny wójt, obecny kandydat na wójta gminy Bolesławiec, pan Andrzej Dudkowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.